Cześć wszystkim, Dicey Dungeons 2, ostatni odcinek w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o piąty dzień maratonu rozgrzewkowego za 700 subów. Tak. Następne 3 dni to już są gry wylosowane na kole. Tak, i w dniu dzisiejszym dla odmiany nie ostatnie odcinki ustawiłem wam na premierę, tylko te pierwsze odcinki. Tak. I tak, to jest odcinek 44 w kosteczkach. I dzisiaj... No, obecnie teraz. Boss rush na złodzieju będziemy robić. Więc zaczynamy. Jak boss rusha zrobimy na złodzieju, to potem nam zostaną tylko 3 kostki na końcu, czyli wynalazca, błazen i wiedźma. Poproszę o brawa dla złodzieja, który gra dziś o bogactwo i więcej bogactwa. Mało to pomysłowe, ale co tam? Ale wiesz, że możesz sobie wymarzyć cokolwiek. No oczywiście, że wiem. Kosteczki są po to, żeby wymarzyć sobie. Kostki, tak. I bierzemy to. Okej. Nie pamiętam, żeby ktoś wcześniej miał jakiś sklep wymiany, ale okej. Okej, detonator. Jedziemy pod truciznę, zobaczymy co nam się trafi. Czy jest coś jeszcze z trucizny? Jest kołek. 9 monet zawsze mamy, nie? Więc jakbym wykupił tu wszystko, to bym w następnym sklepie nic nie kupił. Okej, freeze i spatula. Tetrafobia. Jak to jest? Deal 2. Pamiętam, że to było fajne, tylko trochę nie pamiętam, jak to działało. To co, sklepy? 6 tu i potem 6 do wszystkich odliczeń. Ok. Co to jest? To jest max 5, obrażenia takie, połowa tych obrażeń. To był pierwiastek, nie? Na kalkulatorze. Nie, to potęga jest. Do potęgi 2. Jeśli... Okej. Raczej tego nie wezmę, bo nie bardzo czaję ten skillek. Redukuj countdown o... Może być 12 nawet. Raz na bitwę. Inflict status from color, okej. Jeszcze jeden sklepik. Ulepszenia potem. Po co mi kradzenie złota? Po co ja mam kraść złoto, co? Kiedy używasz 3 razy? No okej, nie potrzebuję kraść złota. Potrzebuję przygotować się na bitwę, więc... Te 2 skille muszą iść razem. Dobrze. Pi minigana weźmy. Tetrafobia. Tego na razie nie potrzebuję. No tak, bo ten złodziej gra na małych przedmiotach. Pięć kostek. Jak będą te jedynki, to będą szły w truciznę. Coś jeszcze trzeba kupić. Gdzie był ten do odliczania? Tutaj. Można zobaczyć te 2 skille. Raz. 2. I tego raczej nie chcę. I jeszcze mogę coś kupić. Jedną rzecz. Albo 2, jeżeli chodzi. Jeżeli. Dobra, weźmy to. Ok. Czyli tak. To tą jednostkowość zmienimy na podziałkę. Zobaczę raz, jak to działa. Tetrafobia. Okej, to może dłuto zamiast tego? Jeszcze to. Okej, czyli w sumie to już jest niepotrzebne, bo na odliczanie jest jedno.
OK. Zobaczymy, jak to będzie działać. Teraz idziemy wymieniać. O. OK. Gdyby nie ta klątwa, to bym się zgodził. Chcesz mieć większy wybór? Masz szczęście, że udało mi się znaleźć coś sensownego w twoim worku na śmieci. A ja miałem jakiś worek na śmieci? Okej. No tutaj szóstka pasuje, czyli 3 do potęgi drugiej to by było 9, tak? Jak tu wsadzą piątkę, 5 na 2 to jest 2,5. Trzeba zobaczyć, jak to działa. O, tutaj jeszcze obrażenia wchodzą. Drewniany kołek nie jest mi potrzebny, bo to na jednego gościa tylko. P-minigun. To tak, dłuto ulepszymy, żeby mieć z czego te jedynki robić. No i teraz zróbmy sobie ulepszenie. W sumie nie ma bossa, nie? Odpornego na truciznę. Nie no, niech to będzie aktywne. Tu ulepszymy, okej. I spadamy stąd. Kasy nie mam, no to zaczynamy walkę. Czy ja jednak się nie skuszę na to 6 do odliczania? No tak, tylko miałbym wtedy i tak jeden skillek. Musiałbym mieć przynajmniej 2 te skille, które wymagają odliczania. Mam jeden, więc nie musimy się o tym na to łapać. Okej, jak to szło? Aha, z każdym użyciem zwraca jedną kostkę więcej, nie? Czyli jak teraz użyję, to dam dwójkę, da mi dwójkę, teraz jak to użyję, da trójkę i tak dalej. O to tu chodzi. Okej, jedyneczki. Jak to działa? Okej. Jak zrobiłem na pół, no to tylko weszło jedno obrażenie, nie? Bo 2 na pół to jedno obrażenie wchodzi. Czyli jak wezmę 1 na pół, to nic nie zada obrażeń. Był 0, nie wiem, o co z tym chodzi. Ciebie to trzeba pokonać 3 razy, te wasze ludziki, nie? Okej. Czyli w sumie ten skill można odrzucić, bo on jest słaby. Trzeba było zrobić sobie więcej kostek i wtedy mógłbym tam to użyć. Jedyneczki, pyk. Mi się trochę niepotrzebnie okazuje ten skill tutaj. Okej, 10. Jak to zadziała? W ogóle obrażeń nie ma z jedynki. Jedynka za 3 obrażenia, jedynka wraca. Okej. Zaznaczcie obrażeń, ok, więc jak ja teraz go nie zabiję, to on nas zabija. Ok, ile mamy tych kostek?
Aha, czyli jak dorobiłem kostki, to i tak zadało 10 obrażeń, okej. Czyli nie przeżyjemy tej tury. Chciałbym to kilka razy odpalić, żeby przeżyć. Jak zrobię na pół, to ile wejdzie? Nic. Nieparzyste kostki na tamto nie działają. Ok, 16 akurat miałem i mnie rozwaliło. Czyli wiemy, że jeżeli trafimy znowu ten skill, który bije obrażenia o połowę, to nie działa na parzyste liczby. Na nieparzyste to nie działa, na parzyste to działa. Bo nieparzyste to dają... Nieparzyste na pół to jest liczba dziesiętna. Nie? Poproszę o brawa dla złodzieja, który gra dziś o bogactwo i więcej bogactwa. Mało to pomysłowe, ale co tam. Bo jak jest 5 na 2, no to jest 2,5, nie? Ale wiesz, że możesz sobie wymarzyć cokolwiek. I ciężko to w ogóle do potęgi podnieść. Takie liczby połowę liczby nieparzystej. Okej. Dłuto. Wampir. Okej, sklepy później. Wziąłem tym razem odliczanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, czwóreczki. Dobra, podpalanie kostek. Cztery sklepy. Tu są szóstki. O, to jest dobry pomysł. Żeby mieć trzy obrażenia płonące na przeciwnika i jeszcze porażać. Bierzemy. Okej, okay, i tu jest tak. Jakieś trzy duble, sześć obrażeń i trzy nowe kostki. Hej, dziś znowu spotkanie klubu książki. Nie chcesz dołączyć? Kraken wprowadzi nas w świat Tennysona, nie? No dobra, zobaczmy, co tam mamy na stanie. Na stanie widzę, że masz mnóstwo. 25% szans, że zdobędę kasę. Ja kasy nie potrzebuję, ja ją właśnie chcę powydawać trochę. O, szóstka i piątka to osłabia cały ekwipunek. Do damage equal to total razy 2. Wolę tego nie kupować. I tutaj Rusty Hackshaw. Tym razem nie mam trucizny. Co to jest? Flipnięcie. Na jedynkach jest blokowanie. Czyli zmieniamy to zamiast tego, to tutaj i zmienimy jeszcze, no właśnie, to będzie lepsze. Coś jeszcze trzeba znaleźć. Czyli przykładowo, jak jest 6, to dostaje 3 tarczy i flipuje tą kostkę. On its side, czyli na bok. Jeszcze tamten. Okej, chodź tutaj. O, mechaniczna noga. Zadaje obrażenia 2 na każdą nieużytą kostkę. Więc ja mogę to wymienić, bo przetrwanie mnie nie interesuje. Jakie mam w ogóle te skille do ataku? To jest skill do ataku i to jest skill do ataku. To trochę mało. Dmuchawkę musimy wziąć. Nie potrzebujemy jedynek. No chyba, że do tego. Czyli tak, kula na te dwa działa i tutaj jeszcze jeden. Czyli dmuchawkę trzeba ulepszyć i jeszcze... A zmieńmy to. To jest jedna kostka zablokowana.
A jest przeciwnik, na którego nie działa zablokowanie kostki. Dwa użycia są. Okej. Okay. Pięć obrażeń, okej. Okay. Czyli ja bym był za dmuchawką i za tym Air Fryerem. Trzy użycia, pięć obrażeń, no to... Raz. I teraz ulepszamy tamto. Oto ty, świetnie, mam dla ciebie rewelacyjne ulepszenia. Dostałem kilka pomysłów od maga. A tutaj jakie mamy? Okej, okay, zadaję jeszcze obrażenia. Pomysłowe. Jednak... powiedzmy szczerze, niewiele osób ma więcej kostek niż 6. 6 kostek to chyba tylko ma jeden boss, 5 w sumie. Chociaż nie, te ludziki to tam mają mnóstwo kostek. Ale cała reszta bossów to ma do 3 kostek góra. Jedna osoba ma 5 kostek. Jedna ma właśnie te 8. Czyli te ludziki, a tak reszta no to ma do 4 kostek góra. 3-4 kostki mają. A jest jeden boss, który ma jedną kostkę. Więc ulepszamy to i jesteśmy w stanie iść walczyć i tym razem wygramy to. Chyba, że nas ktoś zaskoczy. Cream Lord, czyli walczymy jakby z samym sobą, nie? Ach, to znowu ty. No tak, to znowu ja. Tylko tym razem w odsłonie, powiedzmy, twojego małego przyjaciela. Nie ulepszyłem kuli wyburzeniowej, teraz tak patrzę. Podziel to. Trzeba było najpierw to użyć. Okej. Okay. Podpal kostki. I atakujemy. W sumie jak mam tu 5 obrażeń, to dmuchawki nie potrzebuję. Ale tam. Dmuchawka zawsze... lepsza jest na tego bossa, który jest ognisty. Bo jest jeden boss, na którego nie działa ogień. Czyli na tamtego by się używało dmuchawkę. Już jak widzieliśmy te 13 bossów, no to wiemy kto, co, jak. No tak to przynajmniej mam 3 dwa odliczania. 3 karty na odliczania mam, nie? Speed the dice. 10. Odliczaj. 5 zamień w 2 czwórki. Okej. Okay. No w sumie nie jest to zły, nie jest zły skill. Jak na tego nie mogę użyć, żeby zadać obrażenia, to chociaż dmuchawki obrażenia wejdą, nie? Tak, jak na odliczania, no to trzeba było mieć przynajmniej 2 karty. Mamy 3. I to podpalanie im kostek? Bardzo pomysłowe. Muszą sobie gasić kostki, a ja mogę im podpalać maksymalnie 3 kostki i tak mają korzyść z tego. On ma co turę dodatkową kostkę. Następnej tury raczej już nie przeżyje. Okej, 3 dwójki. Bo strasznie będziemy każdą kostką przechodzić jeszcze raz, bo są tutaj tryby trudne, pod warunkiem, że one działają. Podziel to. I jedziemy. A i tyle. Pokonany. Lordzik. I spadamy na dół. Jest AOIF.
Kolejna walka? No dobra, niech będzie. Ciekawe, kto będzie finałowym bossem. Nie potrzebuję tego używać. Sobie kostki nagromadzimy. No jest 5 kostek tutaj. Okej. Podpalę chociaż jedną kostkę. Okej, atakujemy tym. Okej, no i teraz jak nie mam co zrobić z kostką, no to chociaż ta dmuchawka jest wielokrotnego użytku. Pierwszy raz wykorzystałem 3 ataki na tamtym ataku Air Fryer. Pierwszy raz wykorzystałem wszystkie 3 użycia. Najlepsze, że on musi sobie wszystko odporazić. I totalnie źle zagra chyba. O nie, zagra lepiej. A dlaczego źle zagrała? No w sumie miała 4 szóstki. Miała 4 szóstki i wszystko porażone. To lepiej nie mogło. I tak by tego nie załadowała. Pawęż no wzięła sobie 2 tarcze. Ale następny tur jej... Następna tura dla niej będzie... No w sumie zgon. Koniec. Okej. Ta kula wyburzeniowa teraz będzie dobrze grać. Dla nam dobrze będzie się z tym grało. Już się dobrze gra. Pokonaliśmy drugiego bossa bardzo szybko. Czyli jak ma się dobry build, to nie straci się za dużo HP. I na wynalazcy chyba też musimy jakiś taki dobry build znaleźć, żeby pokonywać. Jak, tylko najpierw do tego wynalazcy to musimy... Jak będzie gra wynalazcą, to najpierw zrobię tą jedynkę, a potem będziemy robić szóstkę. Wiemy, że na wynalazcy 24 HP ma ciężko wygrać. Och i ojej, naprawdę? Chcesz ze mną walczyć? To takie urocze. Maja, dzisiaj jesteś na poziomie 3. Ostatnio byłaś gdzieś na koniec. Oj, fajnie, nie użyję tego. Dlaczego? Bo nie będę miał z tego korzyści. Wszystko po jedynce używam i gdzieś tą jedynkę trzeba wpakować. Okej. Tej nogi nie użyłem, bo inaczej to bym skończył tylko... No 10 obrażeń by było. Te same 10 obrażeń zadałem innymi atakami, jeszcze trochę statusów ponakładałem. Szósteczki, czwóreczki. Okej. Okej, jak to mi poraziło, no to nie będziemy tego odporażać. Chociaż w sumie... Dobra, nie odporażam tamtego. Atakuje, no 2 szóstki, 4 obrażenia, tutaj 2 szóstki zadałyby tylko 5. Uniknąłem ataku, ona też uniknie ataku. Unikaj. Teraz zadaj te obrażenia. Pechowego rzutu nie będziemy teraz używać. Następna tura jest dla ciebie, Maju. Zgonem. Ale ten odcinek też wam ustawiał na premierowy, nie? Bo jest na koniec dnia dzisiejszego.
dzisiejszego maratonu. Osiem. Odliczaj. I po kolei czymś. Jej własną bronią. Okej, okay, i teraz następne piętro, piąte, skaczacz. Złodziej u skaczacz jest mocny. Ach, no słodkie pieszczoty wiatru, wołania ptaków na niebie. Cóż w obliczu braku powyższych walka może być, może dać radę. No i teraz piątki nie mam. A jakbym miał piątkę, to miałbym w nią 10 pierwszych obrażeń już. Już 10 obrażeń by weszło. Okej. Okay. 18. Dobrze. Tutaj podpal coś. W sumie ona ma jedną kostkę. To tą trójkę mogłem gdzieś indziej użyć. Jedynka by tam starczyła. Pyk, pyk, pyk. Pyk. I niech będzie tam. Czyli tutaj to tylko jedną jedynkę trzeba pakować w ten skill od podpalania kostek. Same jedynki, nie? Czyli parzystej nie zorganizuję. I jeszcze te jedynki gdzieś trzeba użyć. Niech będzie tak. Dwójeczka. I te dwie kostki zablokowane, no to jestem ograniczony, ale wszystko damy tam. I jak mam zablokowane kostki, to one się nie naliczają do tej nogi. Zrób tak. Okej, okay. 7 porażeń. Nawet ataku nie zrobisz. Wow. To serio, nie miałem jak jej pokonać? Mogłem zrobić trójkę i czwórkę i pokonałbym. Ale miała jedną turę, jak mogła sobie popatrzeć, gdzie jest po prostu totalnie zablokowana. Raz, że porażenie, dwa, że jedna kostka, trzy, że podpalona. Koniec. Jak walczę dzisiaj na bossach, to pierwszy raz nie mogłem tego użyć. Youngman. O nie, będziemy Lary. Lary to najmniej fajne imię, bo nie chcę go. I teraz jest muzyka bossów. Tak, jest muzyka bossa. Więc mamy szóstego bossa już. Już szósty boss. Się z mnie zastanawiam, czy nie odrzucić tej mechanicznej nogi. Dobra, atakuj. Pyk. Koniec. Lary to my. Będziemy jako Lary wygrywać to.
to co to było? Co to było? To... Aha, dało mi więcej kostek, a teraz będę je tracił. Nie wiem, co to daje. Nic. O, czekaj, daje coś. 15% życia jej mu zbiło, nie? Kolejne obrażenia weszły. Podpal coś. Weź to. Jakoś te kostki porozdzielałem. I koniec. No tak, zapomniałem, że 12 obrażeń w niego wchodzi. Pechowy rzut się trochę zmarnował. Ale tylko trochę. Madison. Czyli będzie jeszcze Audrey, Pindywiny, Ludziki, Drake, Buster. Komputerek bossem nie jest. No 5 bossów pamiętam z tych, co jeszcze będą. Teraz jestem bossem nowego rozdziału, stawaj do walki. Ktoś jeszcze na pewno jest. Pumpkin Spice będzie jeszcze, to jest 6. I chyba wszyscy już. Chyba już wszyscy. Kozik niepotrzebny. Rób ten atak, tam damy jedynkę. No, z kozika skorzystałem, czemu nie? Ok, pogasiła sobie 2 kostki. Okej. Odliczanko. Nie miałem parzystej. Nawet nie mam parzystej. Czyli zmieniamy tę piątkę w 2 czwórki i teraz mogę to użyć. Tego nie odpalę, nie mam jak. Podpalę ci 3 kostki za to, że ty mi podpaliłaś 2. I jeszcze mam tutaj 1, żeby zadać 4 obrażenia. Okej, parzysty 0. Parzystych 0 u niej. I teraz koniec z naszą Madison. I spalimy ją po prostu. Ogniskiem ją pokonamy. Jej skillem. Kto teraz? Drake. Poczekaj. Nie pokonam cię, bo nie mam czym. Uciekaj, bo nie mam cię czym pokonać. Lary zwiewa. Dobrze, że to tylko wysysanie na nas zrobisz. 4 HP. Nie przejmuję się tym. Po każdej walce mam pełne HP na nowo, nie? Lary zwiał. Drewniany kołek i damy za tą nogę.
To będzie dobry pomysł, Drake. Teraz możemy walczyć. Dobra, walczmy. Mówiłem o wszystkim, żeby cię oszczędzali i chciałem załatwić cię osobiście. I komu to mówiłeś, co? Madison to powiedziałeś? A Oliwie? Skaczacz? Maj? Temu złodziejaszkowi? Czy może nawet buźce? Dobra. Atakuj. Zmień szóstkę w dwie czwórki. Pyk. Okej. Teraz te jedynki no tutaj wpakujemy. Zaraz będziemy mogli go pokonywać, nie? On zgasi wszystkie kostki, bo będzie chciał naładować trochę do trucizny i trochę do leczonka. I tak. Atakujemy tym. Piątka tam. Wyssij mu życie. Okej. I tutaj ładujemy. Piąteczki. Czyli znowu wszystko zgasi. Jeszcze jedną. A nie, nie zgasi. Nie chciał gasić, żeby leczyć się za 3. Albo by zrobił truciznę, albo leczonko za 3. Okej. Co to jest? Czwóreczka, jak się fajnie złożyło. To jest jedynka. I tam była szóstka. Okej, odliczaj. Spalam jej mu jakąś kostkę. Następna tura jest dla ciebie zgonem. I co? Nie poszczęściło ci się w walce, nie? Bo nie masz jak nas pokonać. Tylko wyleczysz się. Z tego co ja ci przed chwilą się sam wyleczyłem. Nie w poprzedniej turze, tylko dwie tury wcześniej się wyleczyłem. Z tego samego co on mi teraz z powrotem zabrał. Czyli jak ja dostaję wysysanie, on dostaje wysysanie, to jakbyśmy się po prostu dogadywali, nie? On mi zabiera życie, ja sobie to życie odbieram. Tak to wygląda. O, to jeszcze potrzebuję 3 obrażenia. O, no tak. Zapomniałem, że tamto odlicza punkty. Więc okej. Jest piętro 9. Jest Buster. No to na ciebie nie ma co używać ognistych speli. Buster. I na ciebie nie ma co używać kołka. Ale jak już kołek został, to nie będziemy teraz zwiewać. Och, czas na walkę. Czy na drzemkę? Wiem. Najpierw walka, potem drzemka. Ta muzyka, która teraz leci, również jest od z bossowych muzyczek. Tą muzyczkę też się spotyka na bossie. Nie wiem, czy tobie się opłaca w ogóle kostki podpalać. Jesteś odporny na ogień. Głównie to ja cię tym będę atakował. Tyle, że odporność na ogień nie jest taka... przeszkadzająca. Jakieś obrażenia zawsze wejdą. Dwójka w czwórki. Zrobimy atak tamtym. Tutaj chociaż porażenie niech wejdzie. Jak ładnie zrobiliśmy atak dmuchawkami. Mamy tyle samo życia.
porażenie niewiele mu zrobiło, bo i tak mógłby tylko użyć dwa. No dobra, trzy. Może zrobić trzy ataki. 25 życia jeszcze. Robimy tam atak. Atakuj. Zmień to w czwórki dwie. Okej. Tu będą trzy obrażenia, tu będą dwa, nie? Tak to było. Tak. Okej. Zrobione. Cztery obrażenia by nie starczyły. Pokonany, no mamy 10 HP mniej. I trzeba ten drewniany kołek wywalić, bo on trochę blokuje. Wracasz, ma mechaniczna noga. I teraz jest nasz Pumpkin Spice. I muzyczka z pierwszego piętra. Nie chcę mi się tego czytać, bo to już chyba kiedyś czytaliśmy. I odliczamy. Zwróć mi te kostki i zrób atak. Robimy atak tamtym. Okej. Lepiej będzie zrobić atak tym też. Haunta poraziło. Będziemy mieli dezorientację, która nie przeszkadza, i osłabienie, no, które już przeszkadzać będzie. No jednak nie wiem, jak działa na osłabieniu ten skill za 7, ale się nie dowiem. Tu było podpalanie kostek, nie? Czyli i tak masz dwie kostki, no to ci to niewiele zrobiło. Tutaj było odliczanie. Silence'a nie ma co używać. Tej czwórki. Masz 5 obrażeń z tego i porażenie. Nie użyję tego, bo już nie mam na co. I tutaj odliczamy. Więc jak mam porażone tamto, no to mogę korzystać z tego nieosłabionego. Tamto mam osłabione, to mam drugi skill, który też zadaje dobre obrażenia bez osłabienia. No tak. Nie zrobił tego jab, bo dwójkę miał podpaloną, no i porażony miał tamten skill. Okej, osłabł mu coś. Ciekawe jak wyglądają osłabione jego skille. Max 4 to było... tak. To było to... to cię zabije, nie? Tak, już cię zabiło. Koniec. Nawet nie zobaczyłem, jak działają jego osłabione skille. Będzie jeszcze okazja. Pingwinek. Jeszcze potem został Audrey. I został jeszcze... Nie było Audrey. Nie było tych ludzików. I chyba jeszcze ktoś. Walczymy z pingwinem. 15 monet mam. A on kopiuje całą moją kasę, nie? Nie będę tego używał, nie? Żeby mu nie pomagać. Pierwszy raz walczę z złodziejem na pingwinku. Kolejna muzyka, która jest na bossa. Ona leci właśnie w tle. 18. Podpal kostki. Wszystkie. Wszystkie podpalone. Ok. Zamień to tak. Rób atak tam.
Rób atak tu. Zrobimy atak tym. I tutaj naładujemy. Podpalone wszystko, porażone dwie rzeczy. Porażanie takiego pingwinka, który ma trzy kostki, jest bardzo opłacalne. Ok, kupił sobie tarczę i kupi obrażenia. I tak, atakujemy w tarczę, 2 HP weszło w życie. Odliczamy. Poraź mu coś. I następna tura i cię nie ma. Teraz jeszcze zostały Audrey, ludziki i ktoś jeszcze. Kogoś jeszcze nie było. Z tych bossów. Już byli wszyscy posłowie, którzy są z podstawki Dicey Dungeons. Koniec. Wszyscy oprócz Audrey. To już byli. Jacy posłowie są jeszcze w tej tutaj wersji? Są ludziki. Może Audrey jest ostatnia. Okej. Okay. No chyba tak, bo jak gra ta muzyka z menu głównego, to następny boss chyba był finałowy już. Dobra, atakuj. Okej. Okay. Okej, okay, zbiłem mu trochę życia w pierwszej turze. I mnie jemu. Dzisiaj nas już raz ten bosik pokonał. Źle zagrane. Ale teraz już się nie damy pokonać. Okej, okay, i 40 życia ci zostało. Niewiele ci daje podpalanie kostek tak na propos, bo i tak użyjesz tą kostkę, która jest niepodpalona. Okej, okay, mamy jeszcze dwie tury na pokonanie tych ludzików. Dwie okrągłe tury. Jeżeli w ciągu tych dwóch tur go nie pokonam, to nic mnie nie ratuje. Mam te dwie tury i albo pokonanie, albo nie. Więc ja w zasadzie mogę używać tego pechowego rzutu, bo 16 HP to i tak tutaj 14 potrzebuję. Okej, okay, atakuj. Okej, okay, atak znowu lepszy. Czy dobry, tak? Okej. Okay. Atakuj tamtym, jak fajnie. Jak wyliczony. Nawet na jedynkach udało się to wygrać. Okej, okay, i teraz będzie boss finałowy, nie? Czy jeszcze ktoś? Tak. Czyli 13 bossów jest łącznie. Nie wiem dlaczego myślałem, że 14, jest ich 13. 26 monet uzbierałem, nie? 26 monet. Okej, okay, Audrey, pokonamy ciebie i koniec dzisiejszego odcinka. Hej, ty tam, musisz uwierzyć w siebie. Czyli jeżeli jest boss, na którym jest muzyka z menu głównego, to znaczy, że następny boss będzie finałowy. I to można sobie zapamiętać i dzięki temu będziemy wiedzieć, ile bossów brakuje. Dasz radę, możesz wygrać. Może nie dzisiaj, bo zrobię wszystko, żeby cię pokonać, ale kiedyś na pewno. No to najpierw się postaraj o to. Nasza Audrey. Atak. Zmień szóstkę w dwie czwórki i atakuj. Osłab. Atakuj. Nie zrobiłem tym razem podpalenia kostek. Ok, ja osłabiłem ci wszystko i poraziłem ci to, co akurat jest dla ciebie najważniejsze. I dzięki temu, że ci to osłabiłem, to nie mogłeś tego użyć. Znaczy dzięki temu, że ci to poraziłem. Bo osłabienie akurat tamtego skilla to jest takie niskie. Normalnie to osłabia trzy rzeczy. Jak to osłabiam, to osłabia to dwie rzeczy. Obrażenia są. Jedną rzecz mnie osłabia, więc osłabienie tego trzęsienia ziemi to jest nic nie zmieniające.
Bo akurat osłabienie to najmniej nas nie interesuje. Może je osłabia jedną rzecz mniej, ale obrażeń bije tyle samo. Okej, okay. Czwóreczki. Jedziemy z atakiem w tego. Z kilka, kolejne cztery i jeszcze ci coś podpalę. Dopiero dwa życia mi zabrałeś. A teraz zabierzesz, no właśnie, sześć. I po co sobie zgaszałeś tą kostkę? Żeby co, żeby trójki wtorzyć? A miałeś piątki. Miałeś piątki i mogłeś wygrać bez zgaszania sobie kostki. Dobrze. To już wiem, jak działa osłabione to. Też bije jedno obrażenie. Koniec. Koniec walki. Koniec dzisiejszego odcinka i koniec dzisiejszego maratonu. Stacy Dangerous 2. Ach, no proszę, udało ci się wygrać kolejny rozdział. Gratuluję. Ale no cóż, to za niespodziankę. Zakręciłem kołem i wygląda na to, że tym razem nie dostaniesz nagrody. Tu łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie tego dzisiejszego maratonu. Zaliczyliśmy jedną porażkę, ale... No, tutaj też pozaliczaliśmy porażki. Tutaj wojownik nie zaliczył porażki. Następna gra będzie błaznem. Pewnie jak błaznem przejdziemy tą jedynkę, a raczej to zrobimy, no to będziemy tylko potem wiedźmą i wynalazcą walczyć. Wiedźma, no to się zapowiada, że będziemy z nią najdłużej. W końcu dojdzie do tego, że przez wszystkie odcinki będziemy nią walczyć. Najpierw jednak zrobimy następnym razem rozdział błazna, a potem się zrobi coś u wiedźmy. Może zmienimy i zrobimy jedynkę, potem czwórkę się zrobi. Zobaczymy. Tymczasem do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Piąty dzień naszego maratonu rozgrzewkowego za 700 subów dobiegł końca. Jeszcze trzy takie dni? I potem będziemy mieli ten oryginalny maraton, w którym będziemy wspominać, że 700 subów zostało wbite. Cześć! Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka i wszystkich innych odcinków, które były. Cześć!